Są firmy, w których właściciel, szef, menadżer musi ciągle motywować swoich pracowników, a są takie, w których pracownicy zachowują się, jakby byli właścicielami, akcjonariuszami tego przedsiębiorstwa, ludzie, którzy są zaangażowani. Dzisiaj porozmawiamy trochę o tym, jak mieć właśnie taki zespół: jak mieć zespół ludzi, którzy myślą o firmie, w której pracują, jakby byli jej właścicielami. Dzień dobry, witam Cię na kanale Człowiek w Biznesie. Człowiek w Biznesie to podcast o tym, jak mądrze sprzedawać, czyli jak sprzedawać dużo, jak sprzedawać drogo, ale przede wszystkim jak stale budować rosnącą grupę ambasadorów Twojej marki. To jest też podcast o tym, jak mądrze zarządzać, czyli co robić, żeby ludzie, żeby zespoły realizowały z zaangażowaniem cele. Ale przede wszystkim jest to podcast o tym, jak zadbać o siebie, czyli jak nie być. Niewolnikiem własnego sukcesu, a raczej być jego mądrym beneficjentem, ja nazywam się Tomasz Kalko, jestem psychologiem biznesu, ale przede wszystkim ciągle aktywnym menadżerem, zapraszam Cię na następny podcast z serii Człowiek w biznesie. Dlaczego to jest takie ważne, żeby ludzie współtworzyli Twój biznes? Jeżeli masz ludzi, którzy Uwłaszczą to, co robisz, uwłaszczą Twoją firmę, to przestaniesz być jedynym właścicielem firmy. To w naturalny sposób zaczynasz mieć grupę zaangażowanych ludzi. Możesz podejść do motywacji w taki sposób jak do motywacji finansowej, czyli to jest taki, taka marchewka i kij, i ta marchewka musi ciągle wisieć, i kij musi być ciągle z tyłu tylko że tego typu motywacja wymaga coraz silniejszych bodźców. Praktyka i dwudziestokilkuletnie doświadczenie z dużymi firmami, z małymi firmami mówi w kółko to samo. Te wszystkie mechanizmy prowizyjne są świetne na początku, one świetnie działają przez rok, przez dwa, przez trzy lata. Później firma się rozrasta i nagle się okazuje, że te mechanizmy prowizyjne, które stw zostały stworzone na początku istnienia firmy, Później przestają dawać wyniki. Najlepsze wyniki daje jednak takie skonstruowanie całej firmy, w którym oczywiście jest jakiś mechanizm prowizyjny, jest jakiś rodzaj podziękowania za zaangażowanie, ale w którym przede wszystkim ludzie identyfikują się z organizacją jako taką. I po to, żeby ludzie się identyfikowali z tą organizacją, Musisz niestety pozwolić im współtworzyć tą organizację. Czyli mówiąc najprościej, musisz ich zagarnąć do swoich strategicznych decyzji. Dlatego się mówi, że jest ta święta trójca przywództwa: wizja, misja i wartości. I co ciekawe, i wizja, i misja, i wartości, to wszystko jest to, co się dzieje na styku menadżer-pracownicy w kategoriach. Udostępnienia pewnych elementów, które normalnie kojarzymy z przywództwem, udostępnienia tych elementów ludziom, czyli pozwolenia, żeby ci ludzie współtworzyli firmę, żeby ci ludzie byli współdecydentami, żeby to oni w jakiś sposób, o tym w jaki zaraz porozmawiamy, mieli wpływ na tą organizację. I to się dzieje na wszystkich płaszczyznach, czyli trochę są to decyzje dotyczące tego, co powinniśmy mieć w ofercie? Jak powinna się rozwijać nasza firma? Z jakiego asortymentu powinniśmy korzystać? Na jaki produkt postawić? To nie jest rolą menadżera zdecydować autorytarnie, że idziemy w tą stronę. I oczywiście, jeżeli firma jest malutka, jedno-dwuosobowa, to to jest twoja rola. To to musisz wiedzieć. Musisz wiedzieć, gdzie chcesz dojść, musisz wiedzieć, gdzie jest horyzont. To ty musisz zdecydować, jaki produkt ma być w ofercie. Ale w momencie, kiedy firma się rozrasta i Twoja rola jest coraz mniej, nie wiem, w kontaktach z klientami, coraz mniej w sprzedaży, albo chciałbyś z tej sprzedaży wyjść i masz już ludzi, no to po prostu musisz przestać decydować w 100%, a pozwolić decydować im. O co chodzi w tym mechanizmie? Pokażę Ci na bardzo prostym przykładzie. Wyobraź sobie, że masz dylemat. Na przykład dylemat, jaki asortyment wprowadzić. I rzeczywiście zaczniesz rozmawiać ze swoimi ludźmi, jaki asortyment moglibyśmy wprowadzić. I teraz nagle Twoja wizja jest trochę inna niż wizja Twojego zespołu. To teraz jaką decyzję powinieneś podjąć? I zakładam, że wizja Twoja i wizja zespołu niosą w sobie mniej więcej to samo ryzyka. Moje doświadczenie menedżerskie mówi mi, że najczęściej tak jest, że nie ma decyzji zero-jedynkowych. Jeżeli decyzja rzeczywiście jest zero-jedynkowa, to wtedy bardzo łatwo przekonać się z ludzi, to wtedy nie ma z czym dyskutować. Ale jeżeli zaczyna się dyskusja, to znaczy, że prawdopodobnie wizja menadżera jest tak samo ryzykowna jak wizja pracowników. I teraz wyobraź sobie, że upierasz się przy swoim. To teraz, po pierwsze, ty musisz ludzi przekonać jednak do tego swojego, oni mają jakąś swoją inną wizję i musisz mieć świadomość, że oni podświadomie będą próbowali ci udowodnić, że to ich wizja była prawdziwa. Czyli podświadomie będą trochę bojkotowali Twoją wizję. A teraz wyobraź sobie, że odwracasz sytuację i mówisz im: Dobra, słuchajcie, jestem innego zdania. Nie wiem, coś we mnie chciałoby inaczej, ale udowodnijcie mi, że macie rację. To wtedy oni muszą Ci udowodnić, że ich wizja jest sensowna. Natychmiast zaczynają mieć energię. I oczywiście te mechanizmy rzadko kiedy są aż tak czyste, ale to chodzi właśnie o ten mechanizm, że jeżeli zaangażujemy ludzi, do współtworzenia naszej organizacji zaczniemy ich pytać. Pozwolimy im współdecydować, pozwolimy im uczestniczyć w tych decyzjach. To to jest najprostszy mechanizm, żeby ci ludzie zaczęli angażować się w rozwój firmy, żeby tą firmę w jakiś sposób przyjęli jako swoją, żeby poczuli się trochę jak właściciele tej firmy, żeby poczuli się trochę jak akcjonariusze pomimo tego, że tymi akcjonariuszami nie są. I tu jest bardzo ważne, żeby umieć rozmawiać z tymi ludźmi, bo ja niestety znam tych sytuacji bardzo wiele. To jest jak powtarzająca się historia, gdzie menadżer mówi: Panie Tomku, ja tutaj rozmawiam z ludźmi, my mamy firmę z otwartymi drzwiami, my tutaj konsultujemy wszystko z pracownikami, a rozmawiam z pracownikami, a pracownicy mówią: Tak, tak, szef kiedyś był na jakimś szkoleniu, coś mu tam w głowę nakładali. To później zorganizował spotkanie, powiedział, jaką, jak, że ma jakiś super nowy pomysł, zapytał nas o to, co my myślimy. Jeden z nas tam miał trochę inne zdanie, wypowiedział to zdanie, już z nami nie pracuje. Czyli teraz wie pan, panie Temgo, jak szef tam ma jakiś pomysł, nikt się nie odzywa, szef go realizuje i spoko. Czyli też musimy zrozumieć, że jeżeli pytamy ludzi, musimy mieć też w sobie taką siłę, żeby ich usłyszeć. I to nie zawsze jest łatwe, bo może się okazać, że oni nam powiedzą, ale to jest głupi pomysł. I teraz. Zapamiętaj to zdanie, to jest mój prezent dla Ciebie dzisiaj, bo może się okazać, że to zdanie będzie kluczem do rozmawiania z pracownikami, kiedy oni stają w oporze. Czasem ludzie mówią, to jest głupi pomysł, nie zrobimy tego, to się nie uda. Czasem proste pytanie potrafi odkrokować sytuację: A co powinniśmy zrobić, żeby się udało? A co moglibyśmy zrobić, żeby ten projekt jednak zrealizować? I może się okazać, że jeżeli damy ludziom czas, damy dzień, dwa, to oni za dwa dni przyjdą i powiedzą: dobra, przemyśleliśmy to, jednak jest szansa. Jeżeli zrobimy to i to i to i to, to ta koncepcja będzie do zrealizowania. Mam nadzieję, że widzisz też to, że jest taki stan pośredni, że jeżeli twoja firma jest duża i ty już jesteś bardziej menadżerem niż kimś, kto jest bardzo dokładnie w tych procesach na dole, czyli już nie uczestniczysz w pracy z klientem, to musisz pozwolić w 100% działać swoim ludziom, musisz zrobić im przestrzeń. Możesz rozmawiać z nimi, możesz się z nimi spierać, ale na końcu musisz pozwolić im jednak działać w taki sposób, jaki chcą. No, chyba że jesteś na 100% pewien, że nie, że to jest niezgodne z twoimi wartościami. Nie wiem, pracownik chce oszukiwać klienta, to wtedy masz prawo powiedzieć mu: Nie, sorry, my tak nie pracujemy. Ale jeżeli to są typowe dylematy, takie biznesowe, gdzie ty masz jakąś wizję, pracownik ma wizję, jeżeli on ma swoją i ta jego wydaje się, że też może być sensowna, to trzeba pozwolić ludziom działać, trzeba pozwolić ludziom pracować i popełniać błędy. Jeżeli masz firmę malutką, masz jednego, dwóch pracowników, to oczywiście to wszystko, o czym opowiadam, będzie wyglądało troszkę inaczej, to wtedy ty jesteś tym głównym decydentem. Może się okazać, że jesteś gdzieś pomiędzy, to musisz zdecydować, które, w których procesach warto rozmawiać z ludźmi, w których jednak być tym ostatecznym decydentem. Więc trochę będzie też zależało od tego, po prostu na jakim etapie rozwoju jesteś. Ale jeżeli chcesz angażować swoich ludzi, jeżeli chcesz, żeby ci ludzie byli zaangażowani, jeżeli chcesz, żeby ci ludzie identyfikowali się z Twoją organizacją, z Twoimi wartościami, z celami to ustal z nimi te cele. Jeżeli chcesz, żeby się identyfikowali z wartościami, to mów o tych wartościach, pozwól im współtworzyć te wartości. Jeżeli deklarujesz jakieś wartości, to ich bardzo przestrzegaj, bo najgorsze co można zrobić, to zadeklarować jakieś wartości, a później powiedzieć no tak, no te wartości są takie wybiórcze. Tutaj to przestrzegamy, a tam to nie przestrzegamy. To wtedy nagle znowu wartością jest po prostu premia tych ludzi i nic więcej. Zadaj sobie też pytanie, czy przypadkiem elementy motywacyjne, czyli systemy premiowe, systemy prowizyjne, nie są poprzekątnych do Twoich celów. Bo to jest bardzo częsty przykład, że nie wiem, firma ma tak skonstruowany system prowizyjny, że on petryfikuje opiekę nad starymi klientami, a właściciel firmy, ale ja bym chciał, żeby oni szukali nowych klientów, żeby firma się rozrastała. Ale jeżeli struktura. Procesów motywacyjnych jest taka, że petryfikuje opiekę nad starymi klientami, to firma się nie będzie rozrastała i odwrotnie. Może się okazać, że procesy obsługowe są zaniedbane w ogóle ich nie ma w mechanizmach motywacyjnych, prowizyjnych czy premiowych bo handlowcy dostają pieniądze tylko za nowych klientów to ciężko się dziwić, że oni zostawiają trochę samych sobie tych starych klientów. Więc warto popatrzeć też na to czy to wszystko, co jest dla mnie ważne, jest w jakiś sposób sprzężone w mechanizmach motywacyjnych, premiowych, prowizyjnych? Mam nadzieję, że ten podcast jest dla Ciebie pomocny. Mam nadzieję, że widzisz o czym ma wyobraźni to, o czym mówiłem, czyli to, żeby zaangażować ludzi, trzeba pozwolić im współdecydować, czyli pytaj swoich ludzi, mów o tym, co jest dla Ciebie ważne. Dziel się ważnymi przemyśleniami. Bardzo ważne, nie zmieniaj zbyt często celów, nie zmieniaj zbyt często horyzontu. To też jest bardzo ważna uwaga. Ludzie nienawidzą, jeżeli cele strategiczne zmieniają się częściej niż raz do roku. Czyli raz do roku masz prawo zmienić cele strategiczne, ale nie rób tego raz w tygodniu. Ludzie nienawidzą takich sytuacji, kiedy jest wrzucony jakiś pomysł, a właściciel za dwa dni przychodzi i mówi: Słuchajcie, mam inną koncepcję. No to jest to bardzo, bardzo zabierające energię, to bardzo zabiera ten element identyfikacji. Więc jeżeli chcesz, żeby ludzie się identyfikowali, to najpierw słuchaj, później mów, co ty byś zrobił. To jest też ważny element, czyli na przykład w spotkaniach, w trakcie spotkań, nie wyskakuj od razu z tym, jaki masz pomysł, ponieważ jako pierwszy, jeżeli wyskoczysz z tym, jaki masz pomysł, to ludzie już będą grillowali Twój pomysł, bo jesteś szefem, jesteś właścicielem. Jeżeli chcesz usłyszeć od ludzi, co oni by zrobili, by wyciągnąć z nich ich potencjał, to najpierw zarysuj cele takie strategiczne, a dopiero na końcu wykokoś się ewentualnie z rozwiązaniem, jakie widzisz. Czyli wrzuć temat, chcielibyśmy się rozwijać. Jak powinniśmy się rozwijać? Fajnie by było, żebyśmy mieli nowy asortyment. Jaki według Was powinien być ten asortyment? Słuchajcie, zatrzymaliśmy się w rozwoju. Powinniśmy zrobić coś żeby się rozwinąć, co według was powinniśmy zrobić. I oczywiście najpierw możesz dostać chaos, możesz dostać taką informację, no nie będziemy się rozwijali, bo w kółko nam na magazynie coś tam nie działa, nie wiem, bo nie ma jakiegoś asortymentu. Czyli najpierw dostaniesz coś, co dotyczy problemów wewnątrz. To też trzeba przegadać, bo to znaczy, że to jest jakiś skontenerowany problem. Ludzie muszą dostać informację, że ok, zostanie poświęcona jakaś energia na to, żeby to ogarnąć, albo muszą dostać informację rzetelną. Słuchajcie, nie wiem, przeliczyliśmy to, nie wiem, nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć. Ogarnięcie tego się nie opłaca, bo na przykład byłoby to tak kosztowne, że to nie ma sensu, bo czasem takie decyzje w biznesie też są. Czyli mówiąc najprościej, rozmawiaj ze swoimi ludźmi. Jeżeli chcesz, żeby oni identyfikowali się z twoją firmą, pytaj, nie wyskakuj z propozycjami za szybko. Pytaj ich o to, jak się powinna rozwijać firma, co powinniście robić, jeżeli ty masz inny pomysł, twoi ludzie mają inny pomysł, ale obydwa pomysły są dobre, niech oni realizują swój. Czyli mówiąc najprościej, jeżeli chcesz, żeby twoi ludzie identyfikowali się z twoją organizacją, rozmawiaj, pytaj, słuchaj. I realizuj to, co ludzie mają do zaproponowania, pozwól im działać na swoich zasadach. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że podcast był przydatny, pomocny. Oczywiście, będę bardzo wdzięczny za Wasze myśli i komentarze. Dziękuję Ci za wysłuchanie podcastu, jeżeli to wszystko, o czym opowiadam, jest zgodne z Twoją wizją biznesu, z Twoimi wartościami. I widzisz przestrzeń do tego, żebym wsparł Twój biznes w rozwoju, żebym podzielił się swoją wiedzą z Tobą lub z Twoim zespołem, to zapraszam Cię do kontaktu. Biuro Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie podcastu. Tomasz Kalko.